Ponad 20 naukowców z Polski i Ukrainy wzięło udział w drugiej międzynarodowej konferencji Spotkania na Pokuciu Warsztaty Rafajłowskie. Konferencja odbyła się w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, oraz wsi Bystrzyca, dawniej Rafajłowa. Pomysłodawcą i współorganizatorem wydarzenia jest prezes Stowarzyszenia Res Carpathica, dr Jan Skłodowski. Jest to konferencja poświęcona dziedzictwu kulturowemu Karpat Wschodnich w szerokim rozumieniu. W rozumieniu dziedzictwa cywilizacyjnego, badań naukowych, infrastruktury technicznej, więc drogi, koleje, poszukiwania nafty i gazu, ale również klimatologii, lecznictwa, architektury pensjonatowej. A więc temu wszystkiemu, co było przez stulecia ważne na tym terenie, no może przez stulecia, przez dziesięciolecia ostatnie, no i śladom, które się zachowały do tej pory w terenie. Konferencję otworzył rektor Przykarpackiego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka, profesor Ihor Cependa. To jest kolejna edycja takich naukowych spotkań, które pozwalają nam ocenić rolę Huculszczyzny, rolę Pokucia innych regionów naszego Przykarpacia w dziedzictwie międzykulturowym polsko-ukraińskim. Natalia Tarkowska, doktorantka Akademii Ignacianum w Krakowie, przedstawiła referat na temat lecznicy doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie. Będę mówić o tym, jak dr Tarnawski wpłynął na rozwój turystyczny miasta Kosowa i czy bez niego ten rozwój, przeobrażenie Kosowa w uzdrowisko byłoby w ogóle możliwe. Będę pokazywać, jak to miasto zmieniało się na przestrzeni lat, aż do 1939 roku. A w ramach konferencji została otwarta wystawa fotografii Jacka Wnuka Karpaty Wschodnie. Współorganizatorami spotkań na Pokuciu Warsztaty Rafajłowskie są Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Instytut Kulturoznawstwa Akademii Ignatium z Krakowa, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankivsku, Przykarpacki Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka oraz Rada Wiejska Bystrzycy, dawniej Rafajłowej.